Dobra, wykonujemy sobie kolejną robotę. Tym razem ze mną jest Fabian, były praktykant, oraz pan prezes, dowodzi nam sieczkę. Tutaj my sobie wybrali tego mokrego. Wywiedzi to i teraz rozrównujemy to, co pan prezes przywozi. No, tu trochę z lodem jest, bo została z poprzedniego wożenia i przemarzło. Rozsypuje pan, straty są, a ja to wszystko nagrywam. Kurde, ten Michał, on też tak to wozi. Czekaj, ja może pójdę światło zaświecić. No, ścieżkę sypiemy gdzieś tak co około 2 tygodni. To tak jest optymalnie. Wcześniej one leżały na piachu, jak była tylko stara część. A później przeszliśmy właśnie na ścieżkę z tego względu, że mamy automaty do wygarnywania gnojowicy. Po prostu listwy by się ścierały na tym piachu. On to od razu nawiezie, czy później? No, bo on tam nie ma dużo naprawy. Aha. Dobra, to ja będę na tą chwilę kończył. Będziemy się za chwilę widzieć, jak będziemy robić drugą stronę, ten drugi gonek. To do później. Dobra, kolejna część jest. Tutaj połowę już jedną mamy nawiezioną, tego wąskiego gonka. Chłopcy tam za ten czas nawożą nową część hali, a ja tutaj od razu przeganiam krowy i się będziemy brać za wybieranie tego gnoju. Tam nawiedzą, to od razu na nowej części się przegoni na drugą stronę i no, jak się wybierze ten, to będzie jedno ujęcie. Później kolejne ujęcie będzie, jak będziemy zbierać ten gnój. I to by było w sumie wszystko. Bo sypania już nagrane jest. Tak może trochę nie po kolei, że ten, ale prawie pasowało. O, jak się tam cieszy, że świeża sieczka.
No. Dobra. Idziesz. No dalej. No tutaj były 3 tygodnie temu ostatni raz sypane, bo tydzień temu tam my nas sypali na Wąskim z tamtej strony, tam przy kurtynach, i mieliśmy na kolejny dzień dalej sypać, tylko że no paszowy za nie mówił, zemsta tatysa, jak to go nazywamy, nas dopadła, no i futry trzeba było mieszać starym z Cariboldi i przez to nie było czasu, żeby namieszać jeszcze tej sieczki, nie? No i... ale to dzisiaj nasypiemy tę całą połowę hali, jutro nawieziemy tamtą połowę, ponieważ jedynie co do wybierania to będzie właśnie na szerokim, a wąski tam nie będzie wiele do wybierania, bo no, i tak niedawno to było tam robione, więc... Widzicie, jaki gnój. Znaczy, że się pieprzy maszyna i zaraz wszystko stoi. A, drugą stronę. Jakby co, rurkę noszę jedynie dla własnego bezpieczeństwa. Co prawda, no, może taka rurka nie zatrzymie krowy, ale zawsze jednak mają wtedy ten respekt, że no... raczej nie powinny podchodzić ani się stawiać. No, to jest akurat migusińska krowa. Podejdzie, da się pogłaskać. No, chodź tu, chodź. No co, no cia. No tak, taka fajna jesteś, co nie? Ty gdzie już lezie? Wypadł sam. No dalej. Idziesz. No. Dobra, to ja będę kończył. Widzimy się za chwilę. Dobra. Widzimy się po krótkiej przerwie. Ja sobie tutaj wybieram. Tu ten gnój. Chłopcy tam dalej wożą. Taką, nie za głęboko, aby tą wierzchnią warstwę ściągnąć tam, gdzie jest bardziej mokro. O, takie coś. No, krowy zadowolone, na świeżej sieczce sobie leżą. My musimy zadupiać, żeby one miały wygodnie. Oczywiście raty ratami. Wiadomo, to jest komfort. To wszystko idzie w górę i mleko, i dobrostan, i zdrowie krów. Bo to jest posiekana soma wymieszana z wapnem i do tego jeszcze jest jakieś na 3 bale idzie 1000 litrów wody. Zalejemy sobie do mazera i później do paszowodu. I to wszystko jest mieszane właśnie w taką sieczkę i później idzie na legowiska. I to ma bardzo niskie pH właśnie ze względu na używanie tego wapna. Choć i tak czasami, no wiadomo, zawsze się jakieś tam problemy mogą przytrafić, zdarzyć, ale nie ma tak źle i dużo lepiej się później wyciera krowy, bo wymiona są czyste i to czasami nawet jeden kawałek papieru starcza na, no, na parę krów. Jak tam zdarzy się jakaś
co ma na przykład zapalenie albo bo jakąś no w sumie zapalenie, to wtedy jest od razu wymieniany papier, żeby nie roznosić tego. Więc zaś będę kończył, będziemy się widzieć za moment, jak wybierzemy tą stronę, nową część i będziemy ładować ten gnój. A jeszcze jedno od razu, albo to w sumie później powiem. No, to na razie. Zabrałem ten gnój. Mówię, kurwa, przecież jak my puścimy szuflę, to ona to wszystko zacznie ciągnąć do tyłu. Chuj, jeden będzie musiał chodzić i odgarnywać. Albo do łyżki się pociepić, dużo jest tego? No. No ja. Bierwakera. Joe Weidemanem się tu odgarna. Się otwórz mi się odgarna. Obróca się. Ty normalnie z łyżką biedziesz, a ja już pociskam. Stanie normalnie. No. Powinien na dwa razy dać. No. Dobra, teraz będziemy wybierać ten gnój, ale nagram tylko z jednej części, ponieważ no, trochę my nie pomyśleli i wybieraliśmy najpierw tam gnój, a jakby wypuścili szuflę, bo ona musi tam z początku przejść na koniec, to po prostu by nam wszystko ściągnęła tam na koniec i no. Byłoby ciężko to wtedy wybrać. Tylko wyłącza, jest włączona, dobra. Jak to mniej więcej wygląda, to jest zawane i...